Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Nowej Ery, wydawnictwa, którego 20-letnia historia pokazuje drogę, jaką przebyliśmy od pojedynczego podręcznika do bogatej i różnorodnej oferty edukacyjnej dla wszystkich poziomów kształcenia. Nasz sukces zawdzięczamy właśnie Państwu. Dzięki temu, że nasze publikacje powstające na przestrzeni tych 20 lat niezmiennie cieszą się uznaniem nauczycieli, dziś możemy zapewnić Państwu naprawdę kompleksowe wsparcie na najwyższym poziomie. Działamy tak sprawnie także dzięki sile połączonych wydawnictw i doświadczeniom zdobytym w czasie kolejnych reform programowych. W klasach 4-6 właśnie wchodzi w życie kolejna reforma programowa. Co konkretnie zmienia się w nauczaniu języka polskiego w szkole podstawowej? Rzućmy okiem na tekst rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z nową podstawą programową. Zmiany nie są rewolucyjne. Dotyczą między innymi listy lektur. Część książek wymieniono tu na inne. W nowej podstawie programowej wyszczególniono wymagane formy wypowiedzi. Położono większy nacisk na komunikacyjny, praktyczny aspekt nauki o języku. Natomiast ortografię ujęto w sposób funkcjonalny, łącząc ją z fonetyką i fleksją. Autorzy nowej podstawy zwrócili uwagę na znaczenie poprawnej interpunkcji pochylili się nad słownikami i podkreślili wagę umiejętności analizowania przekazów audiowizualnych. Podsumowując, wymagania w stosunku do ucznia nie tyle zostały zmienione, co uszczegółowione. Nasze podręczniki spełniają wszystkie wymagania nowej podstawy. Zamieszczone w nich fragmenty utworów, ilustracje i zadania, dobrane zostały w taki sposób, aby pobudzić naturalną u dzieci w tym wieku ciekawość świata. Dzięki podręcznikom nowej ery uczniowie poznają otaczającą ich rzeczywistość za pomocą wartościowych współczesnych tekstów literackich oraz różnorodnych twórczych ćwiczeń. Skłaniających do myślenia i kształtujących umiejętności językowe przydatne w sytuacjach codziennych. Słowa na start wprowadzają w świat literatury i kultury w sposób dostosowany do wieku ucznia. Rozwijają wszystkie niezbędne umiejętności potrzebne do skutecznego i poprawnego porozumiewania się na co dzień. Teraz Polski zachęca do czytania i do rozmawiania o poznanych tekstach kultury. Uczy nowych słów i posługiwania się nimi we własnych wypowiedziach. Łączy rozwijanie kompetencji językowych z kreatywną zabawą. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego Słowa na start zawiera współczesne teksty z kanonu literatury dla dzieci i młodzieży, poruszające problemy bliskie uczniom. Kalendarzowy układ utworów oraz czytelna szata graficzna ułatwiają korzystanie z publikacji. Fragmenty znanych komiksów, artykuły z prasy dziecięcej oraz dodatkowe elementy, takie jak na przykład dzieła sztuki pod lupą, urozmaicą lekcje a także wzbogacą wiedzę uczniów na temat różnorodnych tekstów kultury. Natomiast liczne ćwiczenia interpretacyjne, podsumowania: Czy już wiesz, czy już potrafisz, to wiem, to potrafię, oraz testy Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności pozwolą na systematyczne powtarzanie wiadomości i utrwalanie nabywanych umiejętności. Ćwiczenia rozwijające kreatywność to sprawdzony sposób na uatrakcyjnienie lekcji. Zachęcający tytuł mobilizuje uczniów do wykonania zadań wprowadzających w tematykę danego bloku podręcznika. Ćwiczenia na start. Rozwijają kreatywność oraz uczą wykorzystania wyobraźni w pracy umysłowej. Forma prezentowanych ćwiczeń, odwołująca się do gier i szarat, wykorzystuje naturalną ciekawość poznawczą uczniów w celu kształcenia umiejętności językowych oraz pobudzania do twórczego myślenia. Reprodukcje wraz z ćwiczeniami przygotowują ucznia do świadomego odbioru dzieł sztuki. Starannie dobrane reprodukcje przedstawiają wybrane dzieła sztuki polskiej i europejskiej. Ikony zamieszczone obok fotografii przekazują najważniejsze informacje o dziele i ułatwiają jego umiejscowienie w epoce. Ćwiczenia po obejrzeniu uczą, w jaki sposób analizować dzieło sztuki oraz jak odczytywać jego znaczenie. Ortografia w niebanalnej formie rozbudza chęć do nauki. Szata graficzna, odwołująca się do wyglądu pism dla dzieci i młodzieży, sprawia, że uczniowie chętniej uczą się ortografii. Dzięki ciekawym tekstom, nawiązującym do formy artykułów prasowych. Uczniowie szybko przyswajają sobie najważniejsze reguły ortograficzne. Ćwiczenia umieszczone pod hasłem Rozrywka ułatwiają powtarzanie zagadnień z zakresu ortografii. Prezentacja świata mediów to odpowiedź na wymagania współczesności. Tematyka zaprezentowanych tekstów nawiązuje do świata mediów, z którymi na co dzień mogą się zetknąć uczniowie. Słowniczek porządkuje i uzupełnia wiedzę uczniów z zakresu słownictwa używanego przez osoby korzystające z internetu. Podsumowania w formie pytań i poleceń. Słowa na start. Podręcznik do kształcenia językowego w dwóch częściach umożliwia realizowanie treści przedmiotowych głównie od strony praktycznej. Liczne ciekawe zadania o zróżnicowanym stopniu trudności i atrakcyjnej dla dziecka formie graficznej uczą poprawności językowej oraz kształcą umiejętność posługiwania się językiem w mowie i w piśmie w określonych sytuacjach codziennych. Dzięki podsumowaniom i testom, znajdującym się po każdym rozdziale, uczniowie rozwijają kompetencje językowe. I przygotowują się do sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej. Odniesienia do współczesności pomogą zainteresować ucznia. Aktualne treści są odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość. Ćwiczenia nawiązujące do form występujących w mediach odwołują się do świata bliskiego uczniom. Dzięki komiksowym scenkom sytuacyjnym uczniowie kształcą umiejętność posługiwania się danymi formami wypowiedzi na konkretnych przykładach. Powiązanie nauki ortografii z kształceniem językowym. Wskazuje na praktyczny aspekt poprawnego pisania. Dzięki ćwiczeniom ortograficznym wykorzystującym elementy kształcenia językowego, uczniowie dowiadują się, jak w praktyczny sposób można łączyć reguły ortograficzne z nauką o języku. Nowe wiadomości zawierają najważniejsze reguły ortograficzne wraz z przykładami ich zastosowania, powiązane z wiadomościami z zakresu kształcenia językowego. Zajrzyjmy do podręcznika do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego teraz polski. Jest to zupełnie nowa pozycja na rynku edukacyjnym, napisana specjalnie pod nową podstawę programową. Wszystkie niezbędne treści przedmiotowe znajdują się tu w jednej książce. Subtelna, przyjazna szata graficzna, fragmenty interesujących współczesnych utworów z najnowszej literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz inspirujące polecenia zachęcają uczniów do czytania tekstów, analizowania ich treści i tworzenia własnych, poprawnie skonstruowanych wypowiedzi. A nauczycielowi ułatwiają kształcenie umiejętności językowych oraz utrwalanie reguł ortograficznych. Teraz polski to podręcznik, który skłania dzieci nie tylko do myślenia, ale przede wszystkim do rozmawiania o literaturze, o świecie i o własnych przeżyciach, zachęca do dzielenia się emocjami i motywuje do twórczych, rozwijających wyobraźnie działań. Przemyślany dobór tekstów motywuje uczniów do czytania książek. Fragmenty współczesnych, lubianych przez dzieci książek, zachęcają do poznawania literatury. Ćwiczenia Porozmawiajmy prowadzą ucznia krok po kroku do zrozumienia tekstu, skłaniają do namysłu nad nimi oraz do wyrażania własnych opinii. Wśród ludzi, czyli podane w punktach wskazówki dotyczące zasad grzeczności, uczą kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach. Kompleksowa obudowa metodyczna każdego tekstu podnosi jakość i efektywność kształcenia. Notki biograficzne twórców umożliwiają zapoznanie się z życiem i działalnością autorów tekstów. Zadania umieszczone pod hasłem Praca twórcza pobudzają wyobraźnię i kreatywność uczniów oraz zachęcają ich do działań twórczych. Informacje, a to ciekawe, wzbogacają wiedzę uczniów o świecie oraz dostarczają interesujących wiadomości związanych z omawianymi tekstami. Praktyczna szkoła pisania zachęca do samodzielnego tworzenia tekstów. Przydatne słowa poszerzają słownictwo uczniów o wyrazy i sformułowania pomocne przy tworzeniu poszczególnych form wypowiedzi. Wzorcowe przykłady omawianych form wypowiedzi pomagają uczniom w pisaniu własnych tekstów. Dzięki systematycznym ćwiczeniom ortografia przestaje być problemem. Ćwiczenia na dobry początek sprawiają, że uczniowie samodzielnie formułują daną zasadę ortograficzną przez analizę odpowiednio dobranych przykładów. Pod hasłem To ważne w przystępny sposób przekazywane są najważniejsze wiadomości. Ćwiczenia z wykorzystaniem scenek komiksowych nawiązują do codziennych sytuacji komunikacyjnych ortografia w praktyce pokazuje, że nowe wiadomości z zakresu pisowni mogą przydać się na co dzień oraz przedstawia proste rozwiązania problemów językowych związanych z danym zagadnieniem. Kształcenie poprawności językowej odgrywa znaczącą rolę w edukacji. Rozmowy pani kropki i pana przecinka wprowadzają poszczególne zagadnienia interpunkcyjne. To ważne, zawiera przystępne definicje nowych terminów wymaganych przez nową podstawę programową, wraz z czytelnymi przykładami ich użycia. Różnorodne, urozmaicone graficznie ćwiczenia pomagają w przyswajaniu najważniejszych zasad interpunkcyjnych. Praktyczne ćwiczenia komunikacyjne to sprawdzony sposób na rozwijanie umiejętności językowych. Dzięki nawiązaniu do utworów pojawiających się w danym rozdziale, możliwe jest łączenie kształcenia literackiego i językowego. Polecenia wykorzystujące współczesne internetowe środki komunikacji to sposób na zmotywowanie uczniów do pracy na lekcji. Pytania zachęcające uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków sprawiają, że kształcenie językowe staje się łatwiejsze. Umiejętność czytania ze zrozumieniem to podstawowy warunek udanej edukacji. Tekst pod lupą pomaga opanować umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz systematycznie i stopniowo przygotowuje ucznia do sprawdzianu po klasie szóstej. Zamieszczone pod tekstem polecenia pozwalają uczniom zapoznać się z formułą sprawdzianu po szkole podstawowej. Zadania polegające na pracy z mapą, wykresem lub diagramem pomagają ćwiczyć umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. Każdy nauczyciel, który wybrał podręczniki Nowej Ery, ma do dyspozycji kompletną obudowę dydaktyczną. Tworzą ją materiały pomocne w prowadzeniu lekcji. Książka Nauczyciela z CD, Testy i ćwiczenia, Płyty z recytacjami, Lektury z pomysłem. Podręczniki multimedialne dla nauczyciela. Audiobook. Biuletyny internetowe. Plansze dydaktyczne. Nowa era to więcej niż podręczniki, dlatego, wybierając jedną z naszych serii, decydują się Państwo jednocześnie na stałą współpracę z poważnym partnerem. Zapewniamy Państwu opiekę przedstawicieli oświatowych oraz możliwość ciągłego kontaktu z pracownikami naszej infolinii. Gwarantujemy stałą ofertę spotkaniową i szkoleniową, oraz, co jest dla Państwa tak ważne, oferujemy bezpłatną wysyłkę kontynuacji wybranej serii podręczników wraz z całym pakietem zintegrowanych z nią pomocy dydaktycznych. Zapraszamy na stronę www.nowaera.pl, gdzie znajdą Państwo aktualne informacje wraz z szeregiem materiałów w wersji elektronicznej do pobrania i modyfikowania w zależności od Państwa potrzeb. Spójrzmy na koniec na strukturę obu podręczników. Oto, jak liczne i różnorodne elementy zawierają podręczniki słowa na start. Ćwiczenia pod tekstami na początku, po przeczytaniu. Mam pomysł, myślę, że w grupie piszę poprawnie. Elementy: nowa wiadomość, ciekawostka, tak się mówi, nowe słowa, warto wiedzieć, rady dla. Podsumowania: czy już wiesz, to wiem, czy już potrafisz, to potrafię. Również w podręcznikach Teraz Polski. Znajdą Państwo odpowiednio zróżnicowane zadania i przydatne elementy dodatkowe, wyróżnione w czytelny i atrakcyjny wizualnie sposób. Ćwiczenia pod tekstami: Porozmawiajmy. Praca twórcza Praca w grupie Pisze poprawnie. Elementy To ważne A to ciekawe To jest myśl przydatne słowa Szkoła pisania Tekst pod lupą Nauka o języku bez tajemnic ortografia dla każdego Interpunkcja wśród ludzi. Podsumowania test w dodatku sprawdź się. Zapraszamy do świata nowej ery. Nowa era więcej niż podręczniki.